Jeżeli coś takiego jeszcze czujesz w sobie, to nie martw się, bo większość z nas ma to w sobie. To jest ten wzór wychowania, który przejęliśmy od naszych rodziców, którzy często powtarzali nam, że bez pracy nie ma kołaczy, że trzeba ciężko pracować, aby coś osiągnąć. Jeżeli coś przychodzi nam z lekkością i łatwością, to na pewno szybko to stracimy. Takie przekonania wyssaliśmy już z mlekiem matki. Większość z nas, szczególnie w naszej polskiej świadomości, jest to bardzo głębokie przekonanie. Dlatego my Polacy jesteśmy tacy skorzy do pracy. Lubimy pracować, lubimy pokazać innym, że jesteśmy lepsi. Ale w rzeczywistości jesteśmy zakompleksieni, mamy poczucie swojej niskiej wartości, dlatego musimy udowadniać całemu światu, że jesteśmy lepsi niż inni, że osiągamy więcej niż inni i że trudno i ciężko do czegoś doszliśmy. Wiesz, bardzo często spotykam się z tym, że osoby, które osiągnęły sukces w tej czy w innej dziedzinie, a może we wszystkich dziedzinach, tłumaczą się przed innymi, że osiągnęły to ciężką pracą. Musiałam ciężko pracować. Wiesz, żeby to osiągnąć, pracowałem po 16 godzin dziennie. Nie miałem urlopu, nie miałem wyjazdów, nie miałem wolnego czasu. Osoby, które osiągnęły sukces, mają tendencję, by tłumaczyć się przed innymi, że ten sukces osiągnęły. Może w Twoim otoczeniu, wśród Twoich znajomych są takie przykłady. A może sama jesteś, czy sam jesteś takim przykładem. Osoby, która ma przekonanie, że tylko jeżeli żeśmy ciężko pracowali, to zasłużyliśmy na sukces. Wiesz, gdy siła wyższa dała mi to przesłanie na naszą dzisiejszą 88. ceremonię, to musiałam się uśmiechnąć, bo również ja sama kiedyś, dawno, dawno temu miałam takie przekonanie, miałam taką tendencję, że muszę wszystkim tłumaczyć, dlaczego mam nowy samochód, dlaczego mam dobre, piękne ubranie, dlaczego mieszkam w takim czy innym miejscu. Tłumaczyłam, że wiesz, ja musiałam ciężko pracować, aby to osiągnąć.